MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich. Słuchajcie, kolejny wywiad z panem Jackiem Urańskim i kolejny wywiad z pokoju hotelowego. Witam, panie Jacku. Witam, witam, Hubercie, witam wszystkich państwa. Yy, nie spotkaliśmy się, panie Jacku, mm, bez żadnego powodu, ponieważ yy, z tego co wiem, trwają negocjacje. I słuchajcie, to jest hit: Stary Muran kontra Marcin Najman. Podejście numer. Podejście X, X, no, podejście, X. podejście numer 3, Tak. E, tak. Czy to jest, e, tak, czy nazwanie tej walki, e, tak jak usłyszałem, jak ma być promowana walką stulecia, e, czy to jest sprawiedliwe? Nie, to jest niesprawiedliwe. E, czy mi się to podoba? Tak, mi się to podoba. E, no i to tytułem wstępu tyle. Tak, nie bez powodu dostaliśmy zaproszeni razem z moimi trenerami, z narożnikiem na Galę mhm. e, Gale Cloud na jutrzejszą galę, bo widzimy się tutaj z pokoju hotelowego, czyli dziś, dzisiaj był mediatrening, tak? No. E, mamy podpatrywać, mamy podpatrywać, chociaż tam nie ma co podpatrywać. No ale taki jest cel jakby techniczny zaproszenia, no i oczywiście rozmowy, rozmowy jakby backstage'owe, rozmowy kolorowe, e, co, do, co do tej ewentualnej walki. Ta walka to jest koń trojański. Wszystkie organizacje, które ją robiły nie istnieją, bądź są w, w zamrożeniu. Czy tak, oby tak się nie stało z klautem, chyba? No. Nikt nie zna, znasz, nikt nie zna przyszłości, ale e, ja powiem tak: na, na rozbieg to może, e, bo ja mam jeszcze tutaj jednego ananaska. Takiego, ale tak już. E, takiego, którego bym porozcinał naprawdę e, tego serca, bo te free fighty to są też emocje, tak? Ale klautu? E, powiedzmy, że jest on w grupie klautu, A? tak. Tomasz Matysiak, Tomasz Matysiak, to byłoby, to byłoby coś, żeby, żeby zdjąć ewentualną klątwę do, do, do Marcina Neymana. ale to taka moja jakby wolna sugestia, wiadomo, że, że Federacja będzie, będzie forsowała jakieś swoje przekonania. Ja natomiast mówię, co niosłoby ogromny ładunek emocjonalny i byłyby, byłoby taką kwintesencją free fightów, bo jak ktoś by mnie z tym typem zamknął, w oktagonie, większym, mniejszym, w klatce, no to sędzia miałby ciężko. Do Tomka zaraz wrócimy, przejdźmy jeszcze do Marcina Neymana. Spytam się Pana tak, mówił Pan, że Pan nie zawalczy na klaucie, co się zmieniło? A nie, nie, to ja powiedziałem z uwagi na jedną osobę, nie zawalczę, ale warunkiem, no to zobaczycie, to się zmieniło. No to jeżeli zawalczę, to tej osoby nie będzie. No to to się zmieniło. A Pan mówił wtedy o jakiej osobie? Mówię o, o typie, który pro, uprawiał hienizm na trumnie mojego syna. O Łukaszu Ekiercie z antyfaktów. Dobra, to przejdźmy do Marcina jeszcze raz. Powie Pan mi, bo był taki moment, że żaden z Was nie chciał tego pojedynku. Potem... Nie było takiego momentu. Nie wiem, żaden z Was inne. Marcin, Marcin mówił, że w pewnym momencie, że już nie chce walczyć z Panem, Pan, Pan to, to, w pewnym... Ale to Marcin mówi, to co Marcin no. mówi, a to co Marcin robi, to są dwie różne sprawy, tak? Mhm. Może mi... co wszystko, co Marcin mówi, to można by im między bajki włożyć. Na jakich zasadach wy, wy mielibyście się bić w ogóle? Bo te wasze zasady wcze... wcześniej, na początku, chyba miały być jakieś takie trochę inne. Potem był ten turniej, no to wiadomo, że to były zasady turniejowe. Ale teraz, skoro walczycie od razu ze sobą, więc szczerze, że będzie pan optował z jakimiś takimi nietypowymi warunkami. Tak, tak, pierwotne warunki, pierwotne warunki które miały być. Czyli. Mhm. Czyli nie dam mu, mu przeleżeć walki w żadnym MMA. Zresztą ja już się w MMA z, ze względów wskazań medycznych nie bije, bije się tylko w brudnym boksie, w ulicznym brudnym boksie i w takim ulicznym brudnym boksie widzę te walki. Tylko w takiej formule. Po to, żeby, no mówię, bo pewnie ten lizak żadnej mu jutro krzywdy nie zrobi. Nie wiem, przeleżą tam, prze, 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 przeturlają się, cokolwiek zrobią. I tak idzie po nokaut. No jeżeli dobrze, no to jeżeli, mówimy to dzień wcześniej. Tak. Dobra, jeżeli Liza idzie po nokaut, daj mu Boże, niech idzie po nokaut. Tam żadnej krzywdy Marcinowi, tam kropla, kropla krwi tam nie, nie będzie upuszczona Marcinowi. Mhm. E, natomiast ja, ja gwarantuję sobie, że... No Marcin, to no, no, kur... no, no będziesz porozcinany, no. Czyli mówię, e, boks czyli e, głowa, łokcie. Mhm. E, ja, już, ja już powiedziałem, że po, po, po wieku może tak, w końcu jestem zdrowy, w końcu jest wszystko poukładane. Po jużwiaku, po tym jak wchodzili mi na głowę, bo oni odbierali moją dobrą wolę, odbierali jako słabość. Mhm. Teraz każdy kto przekroczy, tak jak Najman przekraczał dwukrotnie moją, moją strefę, strefę lotów, strefę prywatności i strefę zakazu lotów. Raz, kiedy miałem rękę w tym blaku, teraz wielki, wielki dramat robi, bo go, bo go, cios, bo go cios tam spoliczkował. Najman nie miał żadnych wątpliwości, żeby mnie w ortezie uderzyć, więc. Ale teraz, od, jakby teraz, teraz do, czego, do czego dążę? Teraz już na takie pajacowanie sobie nie pozwolę. Już ja był tego przykładem. Podpuszczany przez Najmana, tam próbował mnie tyknąć głową, od razu będzie kontra. Także każdy, ja pierwszy tego ruchu nie wykonam, natomiast każdy, który będzie naruszał moją przestrzeń prywatną, od razu będzie bombardowany, czy to na konferencji, gdziekolwiek. Ale jest reakcja, jest akcja, jest reakcja. Czyli co, można powiedzieć, że będzie pan teraz też za Klautu, czy to będzie taki, taka jednorozowa walka? Ja mam równy dystans do każdej federacji. Mhm. O, Twój, twój, twój patron. Czyli twoja patronacka federacja, tak? Fame MMA. że no no tam gdzie pracuje? No to tam gdzie pracujesz. No to na przykład jest tam, jest tam... E, mówiąc o całkiem poważnie, no. No to murańscy tańcula mają 0,4. No tak. No, no to czas to zmienić. To byłaby piękna historia. Celuje no. pan teraz też w Arka tańcula? Oczywiście, no przecież no, oczywiście, ale teraz... Teraz w tym normalnej dyspozycji zdrowotnej, każdy z tych chłopców, tuż, z którymi ja się ścierałem, yy, idziemy na normalną bójkę i nie ma tam, no nie ma, nie ma, no nie ma nie ma sytuacji, żeby yy, przy tych sparingach, przy tych treningach, które w tej chwili robimy z Krzyżkiem Rytą i przy tej dyspozycji zdrowotnej, yy, no te walki by zupełnie miały inny przebieg. No mhm. Oczywiście to jest. Tak, idę, tak celuję w Arka Tańcule, bo... No. Jest tam, jest tam też dużo, dużo takiej emocjonalnej zadry, tak? która jest też do, do wyrównania. No, konflikt murańscy kontra tańcule to jest no, jeden z największych, ile nie największych w historii freak fightów. Ja podkreślam, mamy 0-4. Tak. Murańscy z tańculą mają 0-4. Trzeba mhm. to zmienić. Jestem ciekawy, jestem ciekawy co na to e, fame Co na to Fame, czy... czy, czy który błaznował. No. Ja, ja jako błaznowi, bo to, ma, no, to jest tytułarny błazen, tak? No, pan walczył z nim też Ale nie. jako błazen, no tak, ale, ale właśnie walczyłem. Przegrałem, tak? Przegrałem, to puchnięta noga i tak dalej, ale też e, pasut upokarzał mnie e, i, ja, i ja pozwalałem na to jako błaznowi, tak? bo jakby stańczykowi wolno więcej. Natomiast on faktycznie przekroczył. Bardzo, znacznie przekroczył te granice dopuszczalne. Ja odpuszczałem mu z tych z dwóch względów. Raz, że e, mój syn darzył go czymś więcej niż sympatią, byli tak? czymś więcej niż kolegami. A, a Pasut był tylko, tylko i aż błaznym. E, natomiast tutaj też jest sprawa do wyrównania. Tą tak? sprawę też chciałbym załatwić z Pasutem. Czyli wszystkich tych, z którymi pan przegrał, chciałby pan się im po prostu zrewanżować. No tak, oczywiście. Teraz. W w tym stanie zdrowia jak najbardziej. Tak. W końcu pan wygląda tak, jak pan przyszedł do Freak Fightów. Serio, bo pan jak przyszedł, to pan miał taką swoją taką otoczkę, yy, bo potem pan miał... Yy, ja strzelam, a no to już rozmawialiśmy, te problemy zdrowotne. A teraz pan widać, że pan chyba trochę zaczął też, nie wiem, na siłkę chodzić, <laughs> trochę z ja pana więcej? Yy, sprawy są oczywiste, tak? Ja nie miałem świadomości... Panie Jacku, powiem nie, brzydko, wyglądał Pan w pewnym momencie jak dziadek, no i nie tyle. Nie miałem świadomości, By dwa lata chodziłem z niesprawną ręką i lekarze no. mi tego nie potrafili zdiagnozować. No, no trafiłem w końcu na mądrego lekarza, który mi to zoperował. No dwóch lat ręka... chodziłem bez więzadła, no, każdy kto ma odrobinę świadomości to może wiedzieć, że proste czynności życiowe e, powodowały mój dyskomfort i ból. A gdzie, do, a gdzie tu walczyć, gdzie tu sparować, no więc... No to teraz może Pan walczy, wróćmy jeszcze do Marcina Najmana, powie Pan mi już tak... E... Abstrahując tak tego wszystkiego, za co Pan tak najbardziej nie lubi Marcina Neymana? Marcina Neymana? Marcin Najman? To jest obrzydliwa postać, dwulicowy typ. Nawet zobacz, jego zachowania wielki dramat podnosi. Tam lata jak pod do tych sportowców, jak i, jak oburzony. Marcin Neyman został, został zliściowany przez ciosa. No, ale jak Marcin Neyman robił dokładnie takie same rzeczy, tylko jeszcze bardziej obrzydliwe, tak? Bo chociażby wobec mnie, kiedy ja byłem zupełnie no offense, mi do głowy nie przyszło, że ten typ... Ja nie biorę sobie tarczy, tarczy z, tej, z tej żałoby, którą wtedy miałem, mam ją dalej, ale jakby z tej sytuacji... No, nie, ja sobie nie wyobrażałem, żeby po tym, po tym co on wiedział, co, co ja przeżywam, po tym, że jestem w ortezie, on mnie jest... Kiedy ja zakładam jeszcze ręce do tyłu, no w życiu mi to nie przyszło przez... Przez głowę mi to nie przemknęło. Ja sobie, jakby może, może, oceniłem go swoimi kategoriami, że on będzie w stanie mnie to na tym face to face uderzyć. Więc to jest tak podła kreatura, tak podła postać, że no taki, konkretny, taki konkretny, ale taki konkretny, rozcinający pierdol, no z całego serducha mi się należy ode mnie. No, taki z całego serducha. Tam padło tyle słów, no, tam, no, tam padły tak obrzydliwe histerie. Historię, histerię za tym idiotą pomalowanym, poci pociapanym na gębie, tym, tym niewolskim powtarzał te obrzydliwości. Yy, a poza tym to jest ochytna postać. No przecież to, jest, to jest zwykły, to jest zwyk zwykły, zwykły pęd uliczny, który, który zbierał w latach 90. haraczy od restauratorów. Ja byłem takim restauratorem, do których takie brudne dresy przepocone przechodziły. Więc my jesteśmy kompletnie po dwóch różnych stronach barykady. To, że ten facet gdzieś tam w jakimś momencie się zaczął pozować na jakiegoś sportowca, moralistę, nie wiem co tam, muzyk, akordeonista, nie wiem, no, to, to, to jest zupełnie fałszywa narracja. To jest podła, wstrętna kreatura, zwykła wsza ludzka. I ta wsza powinna być, i ja bym to zrobił najchętniej, bo żeby to moimi rękoma zostało wykonane, bo jakby nikt nie do tej pory. Yy, czy to sędziowie, czy, czy też nikomu, nie za, nikomu nikomu, odwagi nie starczyło, żeby tą wszę zgnieść. No to ja tą wszę chcę zgnieść. Tak. O, wy pan, te haracze, to wszystko to są poważne oskarżenia. To, ale to są sprawy opisywane przez one, tak. To, 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 są, to są wyroki, ale to jest też facet, który, który e, ma. To jest ciekawostka, e, medialnie może tak nieznana. To jest facet, który ma wyrok również za, e, za próbę doprowadzenia do. Tak zwanej innej czyś, czynności seksualnej innego mężczyzny. A to ja sobie te smaczki zostawię, bo ja mam do, dostęp do tych akt sprawy poważnie. To pani zostawię ja piłkarza, to nie chciałbym byłego tutaj... piłkarza Rakowa Częstochowa, Marcin Najman, Marcin Najman ma wyrok za to, że próbował go doprowadzić do tak zwanej innej czynności seksualnej, facet faceta. To wyjaśniajcie sobie te sprawy na programach, bo to już są grube rzeczy. Ale nie boję się tych programów, że to znowu będzie powtórka z rozrywki to, co była. No bo no, to jest wielki. Nazwać to wielkim konfliktem, no to tak jak nic nie powiedzieć po prostu. Wykop to dobrze podliczył, bo Marcin Najman gdzieś tam podniósł histerię, że ja go nazwałem strzelającym ślepakami. Mhm. Tylko zapomniał Marcin Najman wyliczyć, że. Zanim ja pozwoliłem sobie na taką złośliwość czy też żarcik w jego kierunku, jako strzelającego ślepakami, to e, tak jak podliczył, podliczył mi Wikop, 200 razy nazwał mnie PDF-em i C-wordem mhm. podczas tej rozmowy, zanim doprowadził do tej. Do, tak, 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 tak to jest 200, 200 razy, tak, podczas tej, podczas tej konfrontacji z Kidą, aż ja mu wypaliłem odnośnie tego, tego strzelającego ślepakami. 200 razy nazwał mnie PDF-em, C-wordem i, no, i, i, i jeszcze jeszcze kilkoma inwektywami. 200 razy w kierunku moim się to jest ten tak sposób. Jedna i druga strona nie, powiedziała. Nie, 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 stop, stop, żadna jedna druga, bo widzisz, widzisz Hubert, co mnie denerwuje? Co mnie denerwuje? Podobno ja jestem agresywny w rozmowie. No więc albo jedna i druga strona. Gdzie? Znajdź mi jeden przykład, bo. Widzisz, bo to, jest, bo to jest. Teraz to fajnie to rozegrałeś, bo jesteś też, e, no, nazwijmy to, jesteś też osobą e, bliską Marcinowi Najmanowi. No tak. Więc e, dlaczego. A, dla, zachowaj trochę obiektywizmu, no. jeżeli mówisz, że jedna i druga strona, to ja tobie mówię o faktach, Aha. a tym a, a, gdzie są, a gdzie są te tak zwane urągające czyjeś godności mo z mojej strony zachowania? Pan, tylko... Nigdy nie sprowokowany, nigdy nie, nigdy nie sprowokowany, nigdy nie wychodziłem raz przy, raz i to. Raz, chociaż tańcula... Ale mi... raz kiedy, no. kiedy wykrzyczałem publicznie tańcula jesteś frajerem i co? Miałem rację? No jest frajerem czy nie? No miałem rację czy nie? I wielkie oburzenie było. To był jeden, jedyny raz, kiedy była inicjatywa z mojej strony, ale to też było w reakcji na coś wcześniejszego z życia, yy, z życia tańculi. I gdzie się, gdzie się krosowały te nasze życia, moje, Mateusza i tańculi. To była taka reakcja i to mogło być tak odebrane, że ja jestem ofensywny. Natomiast jeżeli mówisz, że tam padały słowa z różnych stron, podaj jeden przykład, Jeden przykład. No, podam, no. Jeden przykład. I powiem panu tak, naprawdę, ten przykład, co pan powiedział z tymi ślepakami, to było za dużo, moim zdaniem. To było za dużo, bo to mogło urazić nie tylko Marcina Najmana, ale też inne osoby. Moim zdaniem wy możecie się wyzywać, wy możecie się obrażać, ale kurde, to były Szelający był, ślepakami. No. Argumenty! Nie czego nie rozumiesz? Śl strzelający ślepakami, ślepymi argumentami. I tak. z tego przechodzi żarcik, kto ci tę córkę pomógł zrobić, skoro strzelasz ślepakami. No właśnie. Strzela, ale jeż, strzelasz ślepakami. Tam padł też zarzut odnośnie jakiejś mojej relacji biznesowej z, Bart z Bartoszem Szubą, e, też kłamliwy. Mówię, Marcin, ciągle kłamiesz, ciągle strzelasz ślepakami. Ale widzi pan, ale to jest to, e, o czym ja mówiłem. Nie ma tu Marcina, tylko dyskutujemy na jego temat, wow. a pan już e, się odpala. I właśnie mi o to chodzi, że ten wasz pojedynek. Będzie pana kosztowało na pewno dużo emocji. Powiem, znaczy ten, zdradzi pan widzą, jak blisko jesteście podpisania umowy, żeby ten płytnik się odbył? Załóżmy, nie wiem, na gali Cloud 3. Bardzo blisko. Mhm. Bardzo blisko. No właśnie, bo też, żeby ludzie nie myśleli, że my się spotkaliśmy, i my sobie tak znowu dywagujemy. Tylko tutaj już naprawdę to już negocjacje trwają, końcówka negocjacji, tak? No nie bez powodu, no, no nie, no. Ja tu się sam nie zaprosiłem, zostałem, jakby mam akredytację, na jutrze, z moim narożnikiem mamy na jutrzejsze wydarzenie akredytację ze strony Federacji. Mhm. Więc jesteśmy zaproszeni, żeby nie było, bo ja się nigdzie nie wpraszam, ja mogę, mogę być zaproszony. Więc jesteśmy zaproszeni jakby przy okazji na obejrzenie samej gali, ale też na poważne rozmowy, no bo, bo jeżeli ktoś mi mówi, że chce to zorganizować jako Oczywiście, wie, z najproporcjum mocią pani, no z całym szacunkiem dla wybitnych sportowców, no ale bo wiadomo, że to jest w pewnej konwencji prześmiewczej, ale w, ale w pierdol będzie stulecia faktycznie. No. <laughs> pierdol będzie stulecia. Więc nie będzie to na pewno walka stulecia, ale w pierdol ale będzie... ta będzie będzie no jedna ale... z większych, nie? Nie ma co się oszukiwać. No ale to muszą być specjalne warunki, żeby, żeby, żeby mi prosiak nie przeleżał. No to muszą być specjalne warunki. Na, na, te na to porozcinanie muszą być specjalne warunki. Podłoże emocjonalne tu jest naprawdę olbrzymie. Yy... Znaczy na pewno jest, można zagospodarować... Kilka galfrykowych jednym tym jednym podłożem emocjonalnym. Ja powiem panu tak, Marcin te pojedynki daje różne, ale jak na przykład miał konflikt z Pawłem Jóźwiakiem i miał te kilkanaście sekund, co dostał od Pawła i ciążyło mu to, to się przyłożył i pokazał się w walce dobrze. I myśli pan, że możecie dać taki mocno wyrównany pojedynek? Nie. Nie. On nie wytrzyma ciśnienia. Nie. No. Ale ciśnienia... Presja jest. Ja jest. Ja, widzisz, bo ja nie chcę oczywiście do tej walki, bo to ża żadnym wyznacznikiem nie jest ten Maciek Wiewiór, tak? Natomiast ja z tymi przygotowaniami, z tą formą, czy ja wchodziłbym teraz do Tańculi, czy do jużwiaka, czy do Pasuta, czy do, czy do, nie wiem, tego maćka Wiewióra, to byłaby ta sama walka, ta sama presja, to samo ciśnienie. Marcin, Marcin nie wytrzymałby tego ciśnienia dłużej niż pół minuty. No, uważam, idziemy na wymianę i ja stoję, a on leży. No, no, to jest proste. No. Jak leży, to jest kopany. No. i tyle. No, takie, takie będą zasady. No, jak będą takie zasady, to, to Ale Amadeusz Ferrari kiedyś co ten słynny zakładnik. No ale tam było to wykroczenie, A ja, a ja tak, bym tak, chciał to tak, zapisać, tak, no. a ja bym chciał to zapisać w regulaminie walki. Mhm. No. Bo mi się te liczenia nie podobają, bo to jest, to, to jest zbyt sportowe, tak? to, to jest zbyt duży ładunek emocjonalny. Bo... Czy to, to ma czy... być taka solówka? No solówka, no typowa solówka, taka chamska solówka, no. No. Yy, Możliwe jest... Wiadomo, ten wiewiórka musiał być pod ochroną sędziego, no. yy, Wiadomo, że gdyby to było na innych zasadach, no to pod, pod jakby zostałby przeładowany, no to już by ta walka yy, bez liczenia się jakby nie mogła być kontynuowana. I tu mi nie chodzi o, o te przerwy, o to, żeby to... To ma być, ma być rzeźnia, no, ma być rzeźnia. O, a właśnie, ja w sumie z Marcinem rozmawiałem dwa dni temu, pytałem go o pana walkę, to on mówił, że Szukali panu, rywali, że dzwonili po każdym. Nie wiem, czy pan to widział. Widział pan ja na pewno. Nie wiem, co Marcin odpowiada, natomiast rywalem miał być, to był rywal zastępczy. Tym rywalem miał być teraz Oświecimski, Oświecimski więc to. No I Marcin, dobra, naprawdę ale nie chcę go komentować. Ale... Znaczy, natomiast, 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 natomiast nie przeszkadzało mu to wcale wyjść z Menelem z programu Chłopaki do wzięcia i też świętować Wielki Triumf. Ja wiem jedno. Czy to z każdym innym przeciwnikiem, walka miałaby ten sam game plan i to samo rozegranie. Także to, że tam stał naprzeciwko zawodnik słaby, mi też go sprzedano, mi też go sprzedano, sprzedano mi trochę kota w worku, bo mi sprzedano go jako gościa, który ma niebieski pas BJJ, tak? Więc mówię, no to pewnie z tymi sportami walki ma więcej do czynienia. Ale to naprawdę jest bez znaczenia, kto tam stał, bo tam stał miał, ta, robił mi zarzut z wagi. No to jak 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 Józiak ważył, jak Józiak ważył 14 kilo więcej ode mnie, no to nikt nie miał, to, to, to nikt nie miał robił zarzutu Jóźwiakowi. Ja też nie narzekałem. Jak ja, waży, jak ja ważyłem z uwagi na to, że robiłem wagę do Świecińskiego, do chłopa, który waży 124 kilo, więc jeżeli ja robiłem wagę i faktycznie ważyłem, i uwaga, nie 20, bo jest jakaś narracja, tak samo jak Ty pod, podchwytujesz narrację, że ostro było z obu stron z moim i z Neimanem. Żadne 20, tylko 16 kilo było różnicy, to po pierwsze. Gdzie? Między mną a tym Maćkiem Wiewiórem. Mhm. Ale to akurat jest bez znaczenia, no bo ja byłem, ja byłem w przygotowaniach do chłopa, który miał ważyć 124 kg. Maciek ważył ponad 8? No ja ważyłem 94. A no to on, on 78. 98. no to jest 16. No to... Nie, bo, bo, ten, bo myślałem, że Pan ważył 98, bo Nie, gdzieś tak myślałem. 94. Mi się... okay. Już było ważenie oficjalne. A, Dziś. myśli pan, że ja patrzę, ile, no ile, ile wy tam ważycie? No, no. to 16 kilo, no ale to jest drugorzędna naprawdę sprawa, bo, więc zarzuty w moim kierunku są nietrafione, bo ja dostałem takiego przeciwnika, jakiego federacja wyznaczyła, znaczy, a miał nie, być ktoś jest... zu, ja zupełnie nie. inny, więc, ale to też byłaby ostra, 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 ostra mocna walka, tak, By na tych samych zasadach, no. Mhm. Dobra, jeszcze zanim tutaj wrócimy do tego, na to... na najmana mnie nie interesują, bo ja nie celebruję tego, tego to, to mówię, to nie był żaden jakiś wielki przeciwnik. O, nie, 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 tu się wtrącę tak jest taki. No, ale, moment. So, no, ale jest moment, no to jak... sobie celebrować można, ale się nie podniecam. Nie opowiadam jak Najman o swojej dziewięć, 16-sekundowej walce, nie opowiadam o tym 3 godziny, bo tam nie ma o czym opowiadać. No po prostu, szybko, prosta robota. Wiadomo, że jest wybuch endorfin, jest wybuch emocji. Y to jest no, normalne zachowanie. Tu nie No to właśnie, no to jest no jakby tu nie ma, tu nie ma czego ukrywać, ale ja nie przykładam do tego jakiejś wielkiej wagi. Natomiast Najman snuł opowieści, jak zlał tam jakiegoś yy, chłopaka z problemami psychicznymi, tego bonusa albo tego, tego Menela. Yy, no to potrafił kilka, kilka, kilka dni o tym opowiadać. i. Chyba z Tobą też, nie wiem, to z Tobą to zdały jakieś, jakieś gigantyczne wywiady na ten temat. Całą, całą love story zrobiliście sobie na temat, na temat, na temat tych jego. Z co? Na temat my z tych Marcinem, Neymanem. Jego... Ja ale, ale, ale ja tylko coś ale powiem. Ja bo... Dlatego Cię wybrałem na rozmówce, tak. nie? Bez powodu, tak. Hubercie, bo między Wami, między wami jest, jest, jest... jest chemia. Jest chemia. Ja tak. powiem tak, my jak z Marcinem byśmy poszli do żabki, która jest. Żabka może ten zły przykład, do stokrotki, która jest 100 metrów obok, to my byśmy napisali książkę, proszę Pana. My byśmy mogli dać 3 godziny materiał. Byśmy opowiadali. Dali o tym normalnie wnukom, no nie? Ale nie przeszkadza mi twoja stronniczość. Jakby widzę, widzę, nie, nie stronniczość. Dlatego... dobrze, nie przeszkadza mi twój brak obie, obiektywizmu. W czym? W ocenie mojej i Marcina Neymana. Bo nie okay. jesteś obiektywny, masz swoje sympatie, każdy ma swoje sympatie. Ale, no. dobrze, ale zobacz, pan siedzę z panem, z panem też się śmieję. To właśnie chyba na tym polega ta robota, żeby potrafić rozmawiać z różnymi ludźmi. Ale nie bez powodu wybrałem ciebie na rozmówcę. No. Dobrze mi się z Tobą rozmawia, nie ukrywam Boże, tego. No Właśnie o to chodzi. Nie A robisz, gdyby tu już siedział, Marcin. Nie, nie robisz takich. Jakby też mieliśmy swoje. No przeszliśmy ta, swoje, mieliśmy, już mieliśmy swoje przetarcia. Tak, jest mem. Okej, okay. nie robisz jakichś podstępnych min, takich wiesz, sugerujących e, e, wyższość swoją, jak robi to Kaniowski. Myślę, że pod ostatni, po ostatnim, po ostatnim stryczku już się trochę Mateuszek przystosuje i uspokoi. Macie Spinę? Spinę, ciężko to nazwać spiną, e, po prostu zwróciłem mu uwagę na niestosowność pewnych zachowań, na no. jakieś takie e, zachowania sugerujące. No, jakoś Tym bardziej, że jeżeli się znam z kimś kilka lat, no, to powinien przestać przede mną grać i rozgrywać jakieś swoje, jakieś swoje klotki, ale to tak na marginesie mówię tylko. nie? Ja powiem Pan tak, gdyby tu siedział Marcin Najman, ja bym tu był nie, po środku. By tu nie to wie pan co, to jeszcze byśmy się na koniec piwa napili. Nie, nie, nie. nie, 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 nie ma. Przejdźmy. Ja już się gotuję. Powiedziałem, że zwizualizowałem to sobie. Nie, no nie ma takiej możliwości. Arkadiusz Taincula, jest możliwość teraz, nie wiem, czy to Fame, który będzie najbliższa gala, czy to Fame 20. Będzie możliwość zawalczenia z arkiem Tańculą, czy, czy jak to wygląda? Ja powiedziałem, murańscy Murańscy z Tańculą mają 0-4 i to nie jest godny wynik. No. Zrobię wszystko, żeby ten wynik wymazać. Jakby jeszcze Arek miał walkę z panem, to te ostatnie miesiące Arka byłyby naprawdę ciężkie. Tu Amadeusz Ferrari, tu Adrian Polak, też y, mocne było takie starcie medialne. A ja strzelam, że z panem to raczej spacerek taki psychiczny też by to nie był, co? Ale jesteś adwokatem Arka, czy? Nie ja tylko się pytam i widzicie widzowie napiszcie w komentarzu czy pan Jacek przesadnie nie reaguje na moje pytania. Takie jest panie Jacku no ja się no, pytam. Dobrze, akurat poruszasz osoby na które mam alergię no więc może wychodzę tutaj emocjonalnie. No ale w sumie nie, dużo ale jest takich osób Jest dużo takich o, osób. To, tak. no. to co no to dobra Arkadiusz Teńcula w fejmie. Kto jeszcze z pana by no interesował? Ja chciał wymazać, tak? W sensie wymazać, bo to dla mnie. No z błaznem przegrać to jest, no, biorąc nawet pod uwagę, już ja sobie sam to tłumaczę tą, tą opuchniętą nogą, tą, tymi kontuzjami, ale no z błaznem przegrać to jest upokarzające. To jest dla mnie dyshonor, tak. A już w fejmie? Eee, no ale w fejmie to raczej, no raczej nie. Już wie jak, Już jak, to raczej w PRIME z tego. Bo Już wie wszędzie walczy. Sześć walk miał w tamtym roku, Sześć w tym roku, serio. Tak? No, sześć chyba. Jakoś tak. No ale Hi do mnie ostatnio, sorry Paweł, ale już spałem. Nie odebrałem. Eee, no to... E, taka prywatna, na to, no, to, no, to... jest jeśli, mój kanał ten po Jasne. Ale jeśli chodzi o Fejm, no to co jest w fame, to jest w Fejmie. Moja historia w Fejmie łączy się z Pasutem i z Tańsulą. Czy jest sens otwierać? To już nie, nie, jakby nie moja decyzja, czy jest otwierać, sens otwierać nowe, nowe. Nowe okna w tej, w tej historii, ale no, yy, tańcula to jest sprawa honorowa, a pasu to jest sprawa godnościowa, bo, no bo nawet, nawet z, tymi, z, tymi, z, tą, z tą opuchniętą nogą i bez ręki powinienem z tym błaznem normalnie wygrać. No, ale no, że to się nie stało, to, to też przeszkodził sędzia, bo który nie, 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 uzna, nie, nie znał mojej możliwości, nie znał mojego game planu na osłabianie przeciwnika poprzez przyjmowanie ciosów. No ten pasu, tam, przecież ten pasu nie, no ale. Po... Ale on pana nie udusił? nie, nie udusił mnie. Nie, nie on, mnie, on mnie obijał, a ja a, się śmiałem. No. A, a, sędzia, a sędzia się sędzia się wystraszył tej sytuacji i, i przerwał. Sędzia to. musi dbać o zdrowie zawodników. Wie pan nie, co w moim przypadku. No, gdyby, nie? No, no, ale sędzi, nie... wiem, że gdyby to był sędzia Jarosz, to powiedział mi, że to no, to nie było do przerwania. No, był inny sędzia. No, ale trudno. pan tak miał przez całe życie, że pan potrafił tyle przyjmować, bo naprawdę tyle co pan, kurde, przyjął w tych walkach i pan dalej stał i walczył. Ja to byłem pełen podziwu. No a teraz będzie gorzej dla tych moich przeciwników, bo teraz jeszcze mogę oddawać. Do tej pory nie mogłem oddawać. Tak. <grym> tak. Znaczy tak, często taką taktykę miałem na, na wykończenie. Spytam tak, tak. no. e... się pana jeszcze. Ale to jest deprymujące bardzo. No mega, no, mega, no. mega, bo nawet jak się ma sparingi z kimś i jeżeli kogoś się tłuczę, a ten ktoś dalej wchodzi na ciebie idzie, no to to jest bardzo deprymujące. Tak, Jacek... paruję z krzyżkiem rytą. No. I, to mam, I to jest dla mnie atut, bo on bije naprawdę mocno. Mhm. Więc dopiero teraz odczuwam, jak to w sześcio- czy w ośmiu rundowych sparingach jakie to jest, jakie to jest, jakie to jest korzystne, że jesteś w stanie tyle przyjąć i dalej się trzymać. Ja nie wiem, jak pan to robi. Pajasko, a ja tak się tylko spytam, bo ostatnio o tym myślałem. Jak pan wchodził do świata flick fightów wtedy. Kiedy jeszcze walczył Mateusz z Arkiem, ta pierwsza walka to był dziesięć? 10, 10 To pan wtedy wchodził i Pan udzielał tych, bo pan wtedy tak bardzo mocno medialnie wszedł. To pan wchodził z takim zamiarem, że ja tu będę walczył, czy to było raczej takie wszystko naturalne? Znaczy ten tańculat to wypadł przypadkowo, bo to była oferta federacji jakby z uwagi na kontuzję mm. Matiego, ale znaczy moim to jest... celem był Tomek Świeciński, albo to z innych zupełnie. Z, od samego początku? Od samego początku, tak. Celem i znowu nie wyszło. No. No. To tak samo jak już się witałem z gąską, już, 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 już chciałem za szyjkę łapać Matysiaka i się, i, się foczka, i się foczka wyślizgnęła wtedy decyzją lekarza. Ale mam nadzieję, że co się odwlecze, to nie ucieczę Tomku Matysiaku. Tomek chyba zawiesił na razie rękawice na kołek. Eee. No to ja bym go dopiero zawiesił na kołek. No. Dobra, panie co, będziemy kończyć Nabi, powoli? Nabiłbym go, na, nabiłbym go na, na, na pal. No, gdyby to było średniowiecze, to nabiłbym go na pal, tak, no, poważnie. Tak. No. Całe szczęście, pan się urodził w tych czasach. No. Ale z czystym sumieniem, tam jak wład jak jak palownik, to, to ta kreatura zasługiwałaby w średniowieczu, e, żeby nabić go, nabić go na pal, jak, jak, jak wlada pla, pa, palownika w siedmiogrodzie. Dobra. Panie Jacku, będziemy kończyć. Wywiad poleci jutro, czyli teraz dzień, kiedy jest Gala, za kilka godzin macie galę. Być może jakiś face to face wam zrobią, co? Mm, nie Myślę, to wiem. To była tego, trzecia tego, walka Marcina i Mana na jednej gali, to, 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 to nie, nie wiem. Nie wiem, tego nie przewiduję. Natomiast natomiast, na, natomiast przewiduję, że, że ten wyjazd i, to, i ta gala dziś. No, że wyjedziemy już dogadani, tak? No. Czy to się, tego nie obiecuje, czy to się zmaterializuje w formie face to face'a, bo nie wiem, jakie są plany federacji, nie wiem, w jakiej formie będzie Marcin Najman, bo czasami coś się planuje, a to nie wychodzi, e, bo face to face'a nie będzie, dopóki nie będzie podpisów pod kontraktami, tak? no, no to tak. jest oczywiste. Ale też, ale też jest, jakby jesteśmy, jesteśmy posłowie, myślę, że te rozmowy gdzieś tam się potoczą w dobrym kierunku. No. Tym bardziej, że zostałem jakby przekonany, że że jest ciśnienie na to, że po tej walce na ostatniej mojej, na prime, na że, że ludzie jakby chwycili, chwycili ten temat z powrotem. jakby Jest, 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 jest ten temat grzany w mediach. Nie wiem, ten, ten pojedynek to był zawsze grzany. Teraz jest klatka fajna do face to face'ów na klaucie takich idealnych, jak w takich konfliktach tak jak Widziałem. pana i Najman. Widziałem ten. Tak. No, przynajmniej nikt po głowie nie oberwił. Dobra panie Jacku, kilka słów do Marcina Najmana, tak na, tak na zakończenie. Do Marcina Najmana? No, tylko czyny, tam już słów. To, tyle słów padło, że tylko czyny. No. Marcin, kurwa. Jak ja, jak ja się cieszę, że do tego dojdzie, Marcin. Ty nie masz pojęcia, jak ja się cieszę. Jak ja się kurwa nienawidzę. Nienawidzę go. Dobrze, Panie co? So, dziękuję bardzo. No, tylko można nienawidzieć, naprawdę. Ale bardziej nim gardzę, niż bardziej, bardziej Tobą gardzę i się brzydzę, niż Ciebie nienawidzę. To niech to dla Ciebie będzie pocieszające. Słuchajcie, czekamy, zobaczymy, czy ten pojedynek dojdzie do skutku, a coś czuję, że jest naprawdę bardzo blisko. Także to, so, Panie Jasku? dziękuję bardzo. Dziękuję I bardzo. do zobaczenia, czy to na fejmie, czy to na klaucie. Trzymaj się.